Umódlmy się, stańmy, proszę. Ojcze, dziękujemy Tobie za dzisiejszy dzień. Dziękujemy Tobie, że Ty jesteś naszym Bogiem, że Twoje Słowo jest dla nas prawdą, że Twoje Słowo jest przez nas przyjmowane jako Twoje Słowo, nie jako Słowo ludzkie. Ojcze, dziękujemy Tobie, że Twoje Słowo wykonuje w nas pracę, że w naszych umysłach ono przenika każdy ich aspekt. Ojcze, dziękujemy Tobie, że to Słowo przechodzi z ducha do ducha. Ojcze, dziękujemy Tobie, że to Słowo, ono wzbudza życie. Ojcze, wywyższamy Ciebie. Ojcze, my ustanawiamy w imieniu Jezusa, że wydamy stukrotny plon, który będzie związany z tym, że to Słowo przyjęliśmy dzisiaj. Ojcze, w imieniu Jezusa nastawiamy nasze umysły. My odrzucamy wszystko to, co przeszkadza. Odcinamy się od wszystkiego, co nas blokuje. I ustanawiamy, Ojcze, że to Słowo, ono teraz nas buduje w imieniu Jezusa. Amen. Rzeczą opowiem taką historię Wam. Jest opisana ona w II Księdze Królewskiej, w 4 rozdziale. Żona pewnego ucznia prorockiego użalała się przed Elizeuszem, mówiąc: sługa Twój, a mój mąż umarł. A Ty wiesz, że ten Twój sługa należał do czcicieli Pana. Lecz oto przyszedł wierzyciel, aby zabrać sobie dwoje moich dzieci jako niewolników. Elizeusz rzekł do niej: cóż mogę dla Ciebie uczynić? Lecz powiedz mi, co jeszcze posiadasz w domu, a ona na to: nic nie ma Twoja służebnica w całym swoim domu, oprócz bańki oliwy. On rzekł: idź, napożyczaj sobie naczyń z zewnątrz, od wszystkich swoich sąsiadów, naczyń pustych, byle nie za mało. Potem wejdź do domu i zamknij drzwi za sobą i za swoimi synami i nalewaj do wszystkich tych naczyń, a pełne odstawiaj. Odeszła więc od niego, zamknęła drzwi za sobą i za swoimi synami, oni jej podawali, a ona nalewała. A gdy naczynia były już pełne, rzekła do swego syna: podaj mi jeszcze naczynie. Lecz on jej odpowiedział: nie ma już naczyń. I wtedy oliwa przestała się lać. Poszła więc i powiedziała o tym mężowi Bożemu. A on rzekł: idź, sprzedaj oliwę i spłać swój dług. Ty zaś wraz z synami utrzymujcie się z tego, co zostanie. Przeciwna historia. Elizeusz był człowiekiem, który przejął spuściznę proroczą po Eliaszu. Prorocy w tamtym czasie byli ludźmi, którzy byli głosem Boga. To był głos Boga. W tamtym czasie Bóg mówił do ludzi przez 3 urzędy. Przez urząd kapłana, przez urząd proroka i przez urząd króla. Tylko tak Bóg porozumiewał się ze swoim narodem. I Elizeusz był jednym z urzędników Bożych. To był Boży urzędnik. Ale chciałbym, żebyście ten fragment zaczęli oglądać z perspektywy Nowego Przymierza, tak jak każdą rzecz w Starym Testamencie. I w tym fragmencie Elizeusz, to jest wizerunek Chrystusa. Elizeusz to Mesjasz. Musisz tak to zacząć oglądać. Początek jest ciekawy. Żona pewnego ucznia prorockiego powiedziała: sługa Twój, a mój mąż umarł. Chcę, żebyś zobaczył bardzo ważną rzecz i umiał to połączyć w sobie. Elizeusz to Chrystus,
który przejawia się jako Święty Duch do życia człowieka. On się przejawia jako Święty Duch. Uczeń prorocki to Chrystus, który odszedł z tej ziemi, umarł i zasiadł w niebie. Kim jest żona? Żona to jest Kościół. Żona to jesteś ty. To historia o tobie. To historia o żonie ucznia prorockiego, mówiącej do proroka. To historia Kościoła, ciała Chrystusa, które to ciało staje przed Bogiem, przed Duchem Świętym i mówi, jak mam żyć? Jak ja mam żyć teraz? Umarłeś, wstałeś z martwych, uwierzyłem w to. Ale poszedłeś do nieba, zostawiłeś mnie tutaj. Jak mam żyć? Sługa Twój, a mąż mój umarł. A ja tu jestem. A ja tu jestem. Jesteś tutaj. Jesteś tutaj. Masz z nim kontakt, ale jednocześnie go nie ma. Jest i go nie ma. Zobacz to. On jest i go nie ma. Przyszedł wierzyciel do mnie, mówi żona, aby zabrać sobie dwoje moich dzieci jako niewolników. Kim jest wierzyciel? Wierzyciel to jest diabeł. On tu przyszedł. Kościół modlący się do Boga, mówiący, Panie Boże mój, należę do Ciebie, ale jestem tutaj na ziemi i przechodzę bardzo poważne problemy. Przyszedł diabeł i zabiera mi różne rzeczy z mojego życia. On mi je zabiera. Przecież jestem z Tobą, chodzę w Twoim Świętym Duchu, a mam zabierane różne rzeczy z życia. Nie radzę sobie z tym, nie radzę sobie z tamtym. Ja chcę, żebyś zobaczył, jak wygląda Twoje życie tutaj. Ja chcę, żebyś zobaczył postawę, która jest w Tobie, podawana Ci przez Ducha Świętego. Chcę, żebyś umiał zrozumieć to, co tu jest napisane. Chcę, żebyś zrozumiał, że to, co tu jest napisane, ma to odzwierciedla Twoje życie. Wszyscy jesteśmy narodzeni z Bożego Ducha i wypełnieni Duchem Świętym. I nie wolno nam się bać stawać przed Bogiem i mówić, Boże, mimo tego, że należę do Ciebie, mimo tego, że jestem człowiekiem, który do Ciebie należy, to jest mi naprawdę ciężko i trudno. I to nie jest narzekanie. A wiesz, dlaczego to nie jest narzekanie? Dlatego, że Bóg najlepiej ze wszystkich wie, że tak właśnie jest. Ona wylewa swoje serce przed Nim. Mówi, co ja mam robić? Co ja mam robić? Ona wie, że On jest jej ratunkiem. Ona to wie. Ona nie próbuje odejść z Jego obecności. Ona nie ucieka nigdzie. Ale przychodzi i mówi, należę do Ciebie, ale sypią mi się różne rzeczy w życiu. Przyszedł wierzyciel, żeby zabrać dwoje moich dzieci. To, co rodzę, to, co uwalniam, jest atakowane. Atakowana jest moja wiara. Atakowane jest obdarowanie, które mi dałeś. Atakowane jest błogosławieństwo, które do mnie należy. Atakowane jest moje ciało. Atakowana jest moja psychika. Atakowana jest moja służba. Przychodzi wierzyciel
chce mi to zabrać. Elizeusz rzekł do niej, cóż mogę dla ciebie uczynić? I za chwileczkę pada pytanie Chrystusowe, co posiadasz? Co posiadasz? Pamiętacie, kiedy Chrystus pyta ludzi, którzy chcą nakarmić, apostołów swoich, którzy chcą nakarmić kilka tysięcy ludzi, co macie? To jest zawsze pytanie. Kiedy przychodzisz do Boga i mówisz, co mam robić? Kiedy mówisz, Boże mój, co ja mam robić? Właśnie jest atakowana kolejna dziedzina mojego życia. To chcę, żebyś zrozumiał bardzo ważną kwestię. Że odpowiedź niekoniecznie jest taka, jakbyś chciał. Odpowiedź jest taka. To jest odpowiedź żydowska. To jest pytanie na pytanie. Co posiadasz? On kieruje ciebie do miejsca, w którym masz zobaczyć, co posiadasz. Rozumiesz, na czym polega pomoc Boga? Pomoc Boga polega na tym, że kieruje cię do miejsca zrozumienia tego, co posiadasz. Chcę, żebyś przestał być zdziwiony tym, że nie przychodzi konkretna odpowiedź. Wielu liczy na to, że odpowiedź będzie bardzo, bardzo, bardzo konkretna. A w wielu przypadkach, w większości przypadków, to jest pytanie do ciebie. Co posiadasz? Czy ty w ogóle wiesz, co ty masz? Czy ty wiesz, kim ty jesteś? Czy ty wiesz, jaki zasób posiadasz, czy nie wiesz? Ona przychodzi i oczekuje odpowiedzi na konkretne pytanie. Ukradziono mi coś, zabrano mi coś. Przychodzisz do Boga i mówisz, straciłem to lub straciłem tamto. Jak mam to odzyskać? Co mam zrobić? Nie pojawiają się odpowiedzi. Nie masz jasnych odpowiedzi, jesteś zdziwiony. Jak to jest możliwe, Panie Boże? Ale chcę, żebyś przestał tego szukać. Pamiętaj, jeżeli nie pojawia się jasna odpowiedź w jakimś temacie, to nie znaczy, że Bóg milczy, tylko oznacza, że jesteś kierowany do tego, aby odpowiedzieć na pytanie, co posiadasz. Jesteś kierowany do miejsca twojej tożsamości. Jesteś kierowany do miejsca, w którym musisz określić się jasno i klarownie przed samym sobą, kim jesteś i co masz. A ona na to, nic nie ma twoja służebnica. Pierwsza odpowiedź Kościoła, że nic nie ma. Mam frustrację, jestem załamany, nic nie mam. Nic nie mam. Rozumiecie, o co tutaj chodzi? W sytuacjach trudnych, w sytuacjach zagrożenia, w sytuacjach opresyjnych demoniczne siły chaosu wprowadzają nas w takie miejsce, że jesteśmy w stanie powiedzieć, ja nic nie mam, nic nie wiem i nic nie potrafię. Co ona mówi do niego? Ja nic nie mam. Ale on dalej milczy. On nie daje jej konkretnych odpowiedzi wciąż. I w pewnym momencie ona zaczyna coś widzieć. Oprócz bańki oliwy. Ona nie ma nic. Oprócz bańki oliwy. Wiecie, oliwa jest symbolem Ducha Świętego w tobie. To nie jest Duch Święty na zewnątrz. To nie jest Duch Święty w niebie. To jest Duch Święty w twoim wewnętrznym człowieku. Puste pomieszczenie. Jedno wielkie, puste pomieszczenie. Pomyśl sobie, jak wyglądała izba tej kobiety. Puste pomieszczenie. Wszystko pozabierano. Wszystko pozabierano. Została tylko i wyłącznie poczta. Poproszę. Bańka oliwy. Bańka oliwy. Oliwa jest obrazem twojego wewnętrznego człowieka.
swojego ducha połączonego z Bożym Duchem. To jest ten obraz. To jest ten obraz. Jeżeli wszystko zawodzi, to twój wewnętrzny człowiek jest nienaruszony. Wierzyciel zabrał wszystko. Wierzyciel zaczął upominać się o płody jej ciała. Ale przeoczył bańkę z oliwą. Była dla niego niewidzialna. Nie mógł jej dotknąć. Nie mógł dotknąć. Diabeł nie może dotknąć twojego wewnętrznego człowieka. Diabeł nie może dotknąć tego, co jest w tobie największe, najcenniejsze i najpotężniejsze, co jest źródłem mocy. Chrześcijanin musi zaprzestać szukać pomocy z zewnątrz. Chrześcijanin musi szukać pomocy wewnątrz. Musisz wierzyć jak desperat, że mimo tego, że wszystko wokół się sypie, to twój wewnętrzny człowiek to jest potężna elektrownia nuklearna. Rozumiesz, co to jest? Nie możesz dać sobie wmówić, że nic nie masz. Różne dziedziny życia będą atakowane, różne dziedziny życia będą niezaspokajane, ale ty nie możesz dać sobie wmówić, że nic nie masz. Kiedy moje życie dotyka jakiegoś problemu, rozumiecie? To ja obniżam lot, składam skrzydła i zanurzam się w swoim wewnętrznym człowieku. Ja zaczynam wierzyć już nie o to, że coś się zdarzy na zewnątrz, ale moja wiara jest skoncentrowana na tym, że ja posiadam rozwiązanie, chociaż go jeszcze nie widzę. Ja wiem, że mam. Ja wiem, że mam. Ja siedzę w moim wewnętrznym człowieku, modlę się w innych językach, uwielbiam Boga, zachowuję się jak desperat. Często wycofuję się z różnych relacji. Przestaję zadawać tysiące pytań Bogu. Dlaczego? Po co? Jakim sposobem? Co mam robić, Panie? Ponieważ te odpowiedzi i tak nie przychodzą. Pamiętasz, jak się czujesz? Kiedy krzyczysz do Boga, co mam robić? A niebo jest betonowe? Nic nie słyszysz, nic nie wiesz. Ale to nie jest problem. Ponieważ musi w tobie zabrzmieć pytanie. Co mam? Co posiadam? On rzekł, kiedy ona zaskoczyła, że ma tą bańkę z oliwą, on dopiero teraz rzekł. Co on zrobił? On teraz rzekł. Kiedy on odpowiada? Kiedy Bóg zaczyna mieć wolne pole do popisu? Kiedy Bóg może zacząć do ciebie mówić jasno i klarownie? Kiedy? Wtedy, kiedy jesteś świadomy, co posiada. Ludzie, którzy nie wiedzą, co posiadają, nie mogą odbierać szczegółowych informacji od Boga. Ludzie, ja wam pokazuję drogę. My chcemy osiągnąć informację jakąś od Boga, nie mając głębokiego zrozumienia tego, co posiadamy. Rozumiesz? Jeżeli ty nie uwierzysz w to, patrz. Przychodzisz do Boga i mówisz tak. Zepsuł mi się samochód. Co mam zrobić? Jeżeli ty nie uwierzysz, że posiadasz rozwiązanie, bez informacji o tym rozwiązaniu, tak, to dalsze szczegółowe informacje nigdy się nie pojawią. Ty musisz najpierw przyjść i powiedzieć: Panie Boże, ja wiem, co mam zrobić z tym samochodem popsutym. Ja w to wierzę. Mój wewnętrzny człowiek posiada wszystko, co jest potrzebne do tego, aby ten samochód stanął prawidłowo na koła i zaczął jeździć. I kiedy zaczynasz w to wierzyć, kiedy w sobie odnajdujesz to, co tam jest od początku twojego odrodzenia duchowego, to wtedy pojawiają się co? Szczegółowe rzeczy. Idź, napożyczaj sobie naczyń z zewnątrz. On zaczyna mówić. On zaczyna dopiero teraz do niej mówić o sprawach zewnętrznych. On nie mówi o sprawach zewnętrznych na początku. On nie mówi, w jaki sposób postąpić z tą osobą czy z tamtą osobą.
On nie mówi, w jaki sposób dotknąć tego czy tamtego problemu. On najpierw kieruje ciebie do tego, abyś zanurzył się w swojego wewnętrznego człowieka, abyś stanął w absolutnej pewności, że ty posiadasz moc. Ty ją masz. Ja staję przed Bogiem, mówię, ja wiem, Ojcze, co mam zrobić z tą sprawą. Hallelujah. Ja wiem, jak mam do tej sprawy podejść. Ja wiem, diable, zamknij mordę. Nie będziesz mi odbierał niczego więcej, bo ja wiem, jak cię załatwić. I co się pojawia? Pojawiają się informacje dopiero. Co zrób? Napożyczaj. Napożyczaj. Wiesz, co to znaczy pożyczyć coś od kogoś? To znaczy, że zaczynają się pojawiać takie sytuacje, które w ogóle do ciebie nie należą. Nie są twoimi. Nie pochodzą od ciebie. Rozumiesz? To nie są twoje rzeczy. Czy ty w ogóle wiesz, że ty nie potrzebujesz wszystkiego mieć? W ogóle wierzysz w to, że wszystko wokół, co jest, wszystko, co jest, jest w stanie być użyte przez Boga do tego, aby twoje życie odniosło sukces? W ogóle, czy ty wierzysz w to, że każdy niezbawiony człowiek, każda sytuacja, czas i przestrzeń mogą działać na twoją korzyść? Wierzysz w to? Bo ja wierzę. Ja wierzę. Ja wierzę, że jeżeli będzie taka potrzeba, to koty zaczną szczekać dla mnie. Rozumiesz? Ja chcę, żebyś to zrozumiał. Naszą wiarą uruchamiamy najpierw głębokie pokłady naszej świadomości jako ludzi Bożych. Ja wierzę, że jestem wewnętrznym człowiekiem. Ja wierzę, że mam całą moc Ducha Świętego we mnie. Ja nie muszę widzieć rozwiązań. Ja się nie boję tego, że nie widzę rozwiązań. Ja się tego nie boję. Dla mnie brak oglądu rozwiązania to nie jest w ogóle koniec tematu. Ja się nie boję usiąść w radzie oczekujących. Ja się tego w ogóle nie boję. Ja się nie boję. Ja się nie boję podczas natężenia problemów włączyć sobie kabaret. Rozumiesz, o co chodzi? Położyć nogi na szafce i patrzeć na ten kabaret. Ktoś mnie zapyta, co ty robisz? Ty się powinieneś modlić. Powinieneś teraz walczyć o tą sprawę. A ja mówię, ja mam szabat. Ja wierzę, że rozwiązanie jest we mnie. Ja w to wierzę. Ja wierzę, że rozwiązanie jest we mnie. Ja nie będę szukał czegoś, czego nie widzę. Za chwileczkę zaczną się pojawiać naczynia z zewnątrz. Już do mnie idą, już pędzą. Jedne są nawrócone, inne nienawrócone. Jedne są żywe, a inne to czas, przestrzeń i przedmioty. To wszystko działa ku dobremu dla mojego życia. Ja teraz czekam. Ja teraz sobie czekam. Co ja robię? Ja teraz zaczynam robić to, co robi ona. Wchodzi do domu swego. Zamyka drzwi. Już nie krzyczy. Już nie biegnie. Siedzi w domu za zamkniętymi drzwiami. Rozumiesz? Bierze swoje dzieci, które były zalęknione, ponieważ przestraszył je wierzyciel. I wiesz co? Zaczyna nalewać oliwę z tej bańki. To nie jest duża bańka. Mówi się, że miała nie więcej niż 5 litrów. 5-litrowy pojemnik. Mniej więcej w takich pojemnikach trzymano oliwę, żeby się nie psuła. Rozumiesz? 5 litrów. Ona przez wiarę, napożyczawszy rondelków, garnuszków, wiaderek od sąsiadów, wierzących i niewierzących, zaczyna lać oliwę. Czy ty w ogóle wierzysz, że zasoby Bożej mocy w tobie są nie do zakończenia? Czy ty w ogóle wierzysz, że każda sytuacja zewnętrzna, ona jest skazana na to, aby Duch Święty ją ogarnął?
Czy ty w ogóle w to wierzysz? Zdajesz sobie z tego sprawę? Że tak jest? Chcę, żebyś to wiedział. Ona nalewa oliwę do wszystkich naczyń. Do wszystkich naczyń. Ona się nie zniechęca. Ona nie przychodzi i nie patrzy, mówi, a na co to mi wystarczy? To jest tylko 5 litrów. Jest was jakaś grupa w kościele tutaj. Uważacie, że to nie jest duża grupa. Myślicie, nie jesteśmy dużą grupą. Ale ta pańka też była nieduża. Jesteś człowiekiem wierzącym. Ale myślisz sobie, cóż, jestem jaki jestem. Nie jestem taki aż strasznie wierzący. Nie posiadam aż takich wielkich sukcesów jak ktoś inny. Krótko chodzę z Bogiem. Ile jeszcze we mnie rzeczy do zrobienia? Ale ta pańka miała tylko 5 litrów. Rozumiesz? Tylko 5 litrów. Tylko 5 litrów. Ona napełniła tą oliwą tyle naczyń, że nie tylko spłaciła dług, ale mogła z tego żyć. Czy jesteś w stanie sobie teraz wyobrazić, że ta kobieta zapełniła cały dom tymi naczyniami? Z jednej 5-litrowej bańki nalała dziesiątki, setki, może tysiące litrów oliwy. Wiesz dlaczego? Bo nie sprzeczała się z Bogiem. Ona się nie sprzeczała, ona nie mówiła, to za mała bańka. Ona już zobaczyła, że ta bańka to jest wszystko, co posiada i nic więcej nie potrzebuje. Ja chcę ci rzucić wyzwanie związane z twoim wewnętrznym człowiekiem. Ja chcę ci rzucić wyzwanie związane z tym, żebyś ty pojął z pojęciem twoim o tym, co ty posiadasz w ogóle. Jeżeli kiedykolwiek przyjdzie ci do głowy ten system zewnętrznego myślenia oparty na tym, ile rzeczy ci jeszcze brak. Jeżeli kiedykolwiek ci przyjdzie do głowy, żeby stawać przed Bogiem i mówić, tak wiele potrzebuję od ciebie. Nie mam pojęcia, co robić i nic nie mam. To chcę, żeby te słowa, co dzisiaj do ciebie mówię, brzmiały w tobie jak dzwon. Kiedy diabeł przyjdzie z frustracjami i będzie do ciebie mówił, zobacz, twoja wiara nadaje się o to, żeby ją kamp dupy podłóc. Modlisz się i modlisz, nie znasz odpowiedzi. To chcę, żeby te słowa brzmiały w tobie jak dzwon. To nieprawda, że nie masz potencjału. To nieprawda, że nie posiadasz możliwości. Każdy z was, jak tu siedzi, osobno i jako Kościół, posiadacie wszystko, co jest potrzebne, aby każda zewnętrzna sytuacja została opanowana przez Świętego Ducha. Każda zewnętrzna sytuacja jest w twoim życiu skazana na to, aby być napełniona Duchem Świętym. Czy to są finanse? Czy to są relacje? Czy to jest wyjście z kanałów osobowościowych? Czy to jest służba w Królestwie? Nie ma takiego naczynia zewnętrznego, na którego by nie można było nalać oliwy z twojego wewnętrznego człowieka. Nie jest zbyt dużo problemów w twoim życiu. Człowieku, każdy problem w twoim życiu skazany jest na zatopienie w Duchu Świętym. Tak pokazuje Słowo. Ja w to uwierzyłem.
Dla mnie problem, który się pojawia w życiu, jest kolejnym miejscem, które zostanie zalane przez Świętego Ducha. Problem jakiegokolwiek rzędu. Kiedy pojawia się problem i demoniczny potencjał z nim związany, ja staję twarzą w twarz przed diabłem i mówię: już niedługo zobaczysz, że to naczynie jest wypełniane Bożą mocą. Za chwileczkę nie tylko zlikwiduję ten problem, ale stanę na nim. Będzie dla mnie podwyższeniem. Wejdę na niego jak na schodek. Naucz się tego. Każdy problem w twoim życiu uznaj za nawóz do kolejnego wzrostu. Nie szukaj na zewnątrz. Nie mów: Panie, ratuj. Nie mów: Panie, pomóż. Nie siedź przed Bogiem godzinami, oczekując na rozwiązanie. Zacznij wierzyć w to, co posiadasz. Uwierz w to, co posiadasz. Czy wy w ogóle wiecie, że nie ma mniejszych i większych chrześcijan w Duchu Świętym? Wierzycie w to? Czy w ogóle wierzycie, że nie ma mniejszego lub większego napełnienia Duchem Świętym? W ogóle wierzycie w to? Ludzie! Nie ma ludzi bardziej napełnionych Duchem Świętym i mniej napełnionych Duchem Świętym. Rozumiecie? Nie ma takich rzeczy. To są bzdury. Bo to by było niesprawiedliwe. A Bóg jest sprawiedliwy. Posiadasz w sobie wszystko, co potrzebujesz do życia i pobożności. Musisz sobie to wypisać w domu, na lustrze czy gdzieś. Posiadam wszystko, co jest mi potrzebne do życia i pobożności. Mój wewnętrzny człowiek jest pełen Świętego Ducha. Posiadam w sobie wszystko, co mi jest potrzebne do życia i pobożności. Nie jestem szebrakiem. Nie jestem dziadem. Nie będę siedział pół życia przed Bogiem i narzekał na to, co mi się dzieje wokół. Zrobię porządki. Ale jak? Przez wiarę w to, co posiadam. Każda rzecz może być wypełniona Duchem Świętym. Każda rzecz. Pokłócisz się z żoną czy z mężem? Przyjdź przed Boga i powiedz: Ojcze, kolejne naczynie do napełnienia. Napełnię go dziś. Masz problemy finansowe? Przyjdź przed Boga, powiedz: kolejne naczynie do napełnienia, napełnię go dziś. A potem zacznij wierzyć w to, że twój wewnętrzny człowiek właśnie w tej chwili osiąga sukces w tej dziedzinie. Zacznij mówić zgodnie z tym, co wierzysz. Rozumiesz? Bo inaczej będziesz pół życia czekał na Boże odpowiedzi, które nigdy nie przyjdą. A pytanie, co posiadasz, wreszcie zaczniesz uważać za opresję demoniczną. Tak, tak myślą ludzie. Ja się modlę do Boga, a tu mi chodzi po głowie, co ja mam. A przecież nic nie mam. Zwróć uwagę na tą historię. To stara historia. Ale ta historia gra we mnie od wielu lat. Rozumiecie? Ja dzisiaj widzę problem i mówię: okej, jest dobrze, bardzo dobrze nawet. Zaraz znajdę rozwiązanie. Halleluja. Znajdę rozwiązanie. Rozumiesz? Znajdę rozwiązanie. Zaraz pojawiają się przydatne rzeczy, które po prostu stają się. Rozumiecie? Ja sobie ostatnio uświadomiłem, że wszystkie moje modlitwy są wysłuchane. Ja sobie przypomniałem,
W ostatnim czasie wiele moich modlitw, które były zanoszone dawno temu do Boga, wszystkie są wysłuchane. Wiecie, jakiś czas temu, nawet o, modliliśmy się, powiadamiałem o tym wstawienników kilka miesięcy temu, ponieważ chcemy, żeby fundamentalne głoszenia nasze były tłumaczone na język migowy. Ponieważ wierzymy w to, że ludzie głuchoniemi będą mieli budowaną wiarę, a potem będziemy ich uzdrawiać. Albo będą sami przyjmowali uzdrowienie. Półtora tygodnia temu dzwoni do mnie człowiek i mówi, że jest bardzo pobudzony przez Boga, żeby przyjechać do nas na nabożeństwo. Mówi, jestem tłumaczem języka migowego. Dzisiaj pisał, że przenosi się do Warszawy. Że będzie u nas w kościele. Rozumiesz? Będzie tłumaczy. Przyjdzie taki czas, że sięgniemy po rzeczy, które dzisiaj są tylko w sferze przygotowań. Rozumiecie? Marek jest zarzewiem przebudzenia na Bałkany. Dzisiaj ktoś może mówić, jesteście szaleńcami, chcecie podbijać Bałkany. Chcemy. Chcemy podbijać Bałkany. Chcemy. I co zrobimy? Zrobimy to. Czy my dzisiaj widzimy rozwiązania jakieś? Nie widzimy tych rozwiązań. Dopiero sobie rozmawiamy na ten temat, ile czasu się jedzie do Sarajewa samochodem i jakie są połączenia lotnicze. Dopiero sobie o tym rozmawiamy. Na przykład. I tak jest wiele z wieloma innymi rzeczami. Rozumiecie? Chcę, żebyś wierzył w to, co posiadasz. Chcę, żebyś przestał oczekiwać od Boga szczegółowych informacji na każdy temat, bo nie dostaniesz wielokrotnie. Rozumiesz? Dopiero potem zaczną się pojawiać. Dopiero później. Na początku wielokrotnie będziesz musiał się skupić na twoim wewnętrznym człowieku. Będziesz musiał uznać, że masz, chociaż nie będziesz widział. Rozumiesz? W ten sposób. To jest coś, co jest mega ważną rzeczą. Nie wierz w głupawe głoszenia na ten temat, że wszystko będzie dobrze, Bóg jest ze mną, bo to są w ogóle rzeczy, które są, jakby one nie pokazują żadnych rozwiązań. Nie myśl też, że diabeł jest wielki i że musisz w jakikolwiek sposób ukinać się przed nim. To nie tak. Zrób to, co ta kobieta. Poczytaj sobie o tym jeszcze wiele razy. Przyjrzyj się jej. Spójrz na to. Ona pokornie przychodzi i mówi, jestem twoim kościołem. Umarłeś samie. I teraz stoję przed Tobą. I nie bój się usłyszeć tych słów. Co masz, dziecko moje? I stań przed Nim i powiedz, Panie, mam wewnętrznego człowieka. Jestem wypełniony Twoim Duchem Świętym. Od razu zaczniesz widzieć takie rzeczy jak talent, pracowitość, umiejętność taką czy inną. Rozumiesz? Ja czasami przyglądam się na ludzi i przyglądam się na to, co oni mają, a czego ja nie mam. Rozumiecie? Ostatnio rozmawiałem z jednym człowiekiem i mówię do niego tak, gdybym ja posiadał taki talent, jaki masz ty, gdybym ja miał ten talent, tak? To przede wszystkim bym go widział, po drugie, bym nigdy nie zaprzeczył, że on jest mały. A po trzecie, zarobiłbym na nim szmal. Po prostu. Rozumiesz? Ale ty siedzisz dziś przede mną i pytasz, co mam robić. Kieruję się na twój talent, mówię do niego. Użyj go. Zrób coś z tym. Nie mów, że nie masz. Nie mów, że nie potrafisz. To nie tak. Masz. Jeżeli w waszej wspólnocie
będziecie myśleć tymi kategoriami, to podbijecie tą ziemię. Podbijecie ją. Realnie podbijecie tę ziemię. Ale nie wolno wam nigdy nie dostrzegać tego, co posiadacie. Nie wolno wam. Nie wolno wam poddawać w wątpliwość bańki oliwy, którą macie w sobie. Nie wolno wam mówić, to jest za mało. To za mało. Za mało. Nie wolno tak mówić. Jeden pastor pojechał do takiego przebudzeniowca ówczesnych czasów i mówi do niego tak: co mam robić, żeby w moim mieście dowiedzieli się o naszym kościele? A ten przebudzeniowiec do niego mówi: to proste. Wychodź codziennie po pracy na ulicę i krzycz innymi językami przez 15 minut. Tylko rób to codziennie. Po pracy. Stawaj na rogu swojej ulicy i krzycz innymi językami. Po miesiącu całe miasto będzie wiedziało, że jest Kościół żywego Boga w mieście. Czy to prosta strategia? Mówisz innymi językami? To idź na ulicę i krzycz. Nie zastanawiaj się, co jeszcze jest ci potrzebne. Uzdrawiasz chorych? To idź do chorych. Idź do szpitala. I w kilku słowach po holendersku pytaj, czy możesz położyć na kogoś ręce, bo jesteś odrodzony z Bożego Ducha, a potem szybko uciekaj, jak cię będą gonić. Co masz? Może masz inny talent, może inną umiejętność. To proste. Momentalnie się dowiedzą wszyscy. Rozumiesz? Przejdź po ulicy swojej, puknij do domów i przedstaw się. Nazywam się tak i tak, jestem odrodzonym z Bożego Ducha chrześcijaninem. Gdyby było jakieś pytanie, oto mój numer telefonu. To nie jest indoktrynacja religijna. To informacja o tobie. Oto świątynia Boga przyszła do was. Można? Czemu nie chcesz tego zrobić? Czemu szukasz strategii dziwnych? Podaj swój numer telefonu. To proste rzeczy. Dlaczego to są proste rzeczy? Bo to masz w sobie. Amen? I tak jest w każdej innej dziedzinie życia. Jeden mój znajomy przyszedł do Boga, pracował w Niemczech i powiedział tak: Panie Boże, chcę dawać dużo więcej pieniędzy na Królestwo Boże. Daję, ile mogę. Co mam zrobić? Nie otrzymał odpowiedzi. Zaczął się modlić w innych językach. I do głowy przychodziła tylko jedna rzecz, że jest bardzo dobry w kładzeniu glazury. A więc zaczął się modlić do Boga, mówić: Panie, rozumiem, że jestem bardzo dobry w kładzeniu glazury. Co mam zrobić? I posłuchaj teraz. I usłyszał głos: pójdziesz do swojego szefa, u którego pracujesz teraz, i powiesz do niego tak: jestem najlepszy w tej firmie w kładzeniu glazury. Chcę, żebyś mi dał podwyżkę. A on całe życie drżał, żeby go tylko nie wyrzucił szef z pracy. Następnego dnia on poszedł i powiedział dokładnie to samo to szefowi. 40% dostał więcej wynagrodzenia. Wiecie dlaczego? Bo był najlepszy w firmie w kładzeniu glazury. I pracodawca doskonale wiedział, że tak się sprawy mają. I pracodawca wiedział, że on musi mu dać te pieniądze, bo inaczej go straci. Proste słowa. Facet uwierzył w to, co posiada. Co zaczął robić? Dawać więcej na królestwo. Spojrzał na pańkę z oliwą i przestał mówić, że to za mało. Przestał mówić, że to za mało.
Rozumiesz? Przestał mówić, że to za mało. Pytałem tego człowieka, z którym rozmawiałem, tego utalentowanego. Mówię, czy o swoim talencie poinformowałeś określone struktury zawodowe w twoim środowisku? On mówi nie. Ja mówię, dlaczego? Dlaczego nie zadzwoniłeś tu, tu i tu i powiedziałem mu, gdzie to było zgodne z jego utalentowaniem i nie powiedziałeś, że jesteś świetny w tym i w tym i w tym? Czemu nie umówiłeś się na spotkania? Czemu? 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 To nie przychodzi ludziom do głowy. Ktoś jest ładny, ładnie wygląda, ma ładną aparycję. Nigdy mu nie przyjdzie do głowy, żeby za pomocą swojej urody szerzyć królestwo. Ktoś jest brzydki, martwi się, że jest brzydki. Nie przyjdzie mu do głowy, żeby jeść do bezdomnych, którzy są też brzydcy. I kusić im Chrystusa. Ładni na wybieg. Brzydcy do kanałów. Niech królestwo się szerzy. Masz problem z ego? Pokuta. Masz problem z kompleksami? Pokuta. Bańka jest bańka. Oliwa ma ślać. Za to dostaniesz nagrodę. Za odnalezienie bańki. Rozumiesz? Nie za dyskusję, że jest za mała, albo że powinna być inna. To proste. Ja tak zrobiłem w swoim życiu. Rozumiecie? Ja tak zrobiłem w swoim życiu. I chcę, żebyś też tak robił w swoim życiu. Dostrzeż to. Zobacz, o czym mówi ta stara, kilku tysięcy, mająca kilka tysięcy lat opowieść. To właśnie o tym. Wstańmy, proszę. Ojcze, ja modlę się, żeby te słowa przenikały ludzi. Niech one dotyczą. Ojcze, ja modlę się o to w imieniu Jezusa, żeby każdy człowiek, który jest na tym miejscu, zrozumiał, że tam jest Jego potęga, gdzie jest zrozumienie Jego świadomości, kim jest w Chrystusie, co posiada w Chrystusie. Ojcze, ja modlę się, żeby ludzie widzieli bańki, żeby widzieli swoje bańki pełne oliwy. Ojcze, ja modlę się, żeby odważnie nalewali przez wiarę w każdą dziedzinę życia. Ojcze, ja modlę się, żeby wykorzystywali swoje talenty i uwarunkowania. Ojcze, ja modlę się, żeby nie uskarżali się już, Ojcze. Ojcze, ja modlę się, żeby ludzie nie siedzieli przed Tobą i nie płakali nad swoim losem, ale żeby zrozumieli, że posiadają wszystko, co jest im potrzebne do życia i pobożności. Ojcze, ja modlę się o to, aby Twój Święty Duch przenikał, Ojcze, z tym słowem do głębi ich wnętrza. Ojcze, ja modlę się o to, Ojcze, wywyższam Cię za to. Ojcze, dziękuję Tobie. Ojcze, w imieniu Jezusa ja przeklinam każde zaciemnienie w tej dziedzinie. Potężny Święty Duchu, przenikaj teraz ludzi. Niech oni widzą to, co posiadają. Niech widzą to, co posiadają. Niech nie siedzą we frustracjach, Ojcze. Niech się nie siedzą w wiecznych błaganiach. Ojcze, ja modlę się. Ojcze, ja modlę się na oczy ludzi. Niech one spoczywają na tych bańkach z oliwą. Ojcze, ja modlę się. Szaka to rolo, koko porolo, no moseke pe. Neva kata, jara la kata, sava kata ba. Olo koto, jorolo, soko to, so irele me ho ho. Jaszłany, apata kata parele. Neve keto, joko to, so joloko, no mora pa. Olo to, so jorolo, shira pari hete. Nevo rolo ti. Emali, jaszłany, apate, siare, o anati. Neszłany, jara pa, kato, loko to se. Neve koli, jara pa, siara, mada. Neve koli, potężny Święty Duchu, potężny Święty Duchu, Ty, który przebijasz się, Ty, który pokazujesz ludziom ich wewnętrznego człowieka jako ostateczną i wystarczającą siłę życia. Uwielbiam Cię,
teraz, uwielbiam Cię teraz, uwielbiam Cię teraz. Niech widzą, niech widzą, niech widzą. Chwała Ci Jezus, chwała Ci Jezus, chwała Ci Jezus. Ja nakładam krew Jezusa na umysły ludzi. Ja ogłaszam, że diabeł niczego nie ukradnie z tego słowa. Ja ogłaszam, że nic nie zostanie stracone, że nic nie zostanie w jakikolwiek sposób zapomniane. Ojcze, ja ogłaszam to w imieniu Jezusa. Ojcze, w imieniu Jezusa, niech Twoi aniołowie strzegą tego słowa, niech będą wokół ludzi, kiedy diabeł będzie chciał cokolwiek z tego ukraść. W imieniu Jezusa. Amen. Amen.